Od 2 maja Leszno ma nową Radę Miejską i prezydenta. Formalności zostały spełnione, dokumenty o wyborze odebrane, ślubowanie złożone. Uroczysta msza święta, przemarsz ulicami miasta pod pomnik 200-lecia uchwalenia Konstytucji 3 maja i niepodległości. Mieszkańcy Leszna świętowali 3 maja. Choć tragiczny na ulicach kraju, 6-dniowy weekend majowy na leszczyńskich drogach okazał się stosunkowo spokojny. Odbyło się bez tragicznych w skutkach wypadków. Nieszczęśliwym okazał się wyjazd Fogołni Leszno do Grudziądza na spotkanie z miejscowym GKM-em. Brak prowadzenia w meczu, przegranie go oraz kontuzja Janusza Kołodzieja. Mszą świętą w kościele Chrystusa Króla rozpoczęły się w Poniecu obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dużym zainteresowaniem cieszył się 3-majowy piknik militarny w Bojanowie. Piękna pogoda zachęcała do udziału w przygotowanych na ten dzień atrakcjach. Małe kino w Teatrze Miejskim w Lesznie zaprasza wszystkich miłośników kina dokumentalnego do udziału w 22. objazdowym festiwalu filmowym Prawa Człowieka w Filmie. Objazdowy festiwal zaczyna się dzisiaj 6 maja o godzinie 18, a kończy w czwartek 9 maja.